Hej, dzisiaj jest Tronko Smeks. Dzisiaj już trochę będzie problem puszczenia ptaków, ale mi już trochę kurpa uciekało, bo musiałem koguty powyłapywać to, co na sprzedaż mam. O, tu kurki wypuścimy. Stało kilka kur. O. Ta kurka to mi się podoba, na ładne łapcie ma. Dobra, wypuścimy sobie te kury jeszcze. Z tego głębiej, nie kury. Co głąbki. Wczoraj im dałem jeść i pić. Będą musieli mi długą mieszankę kupić. A i tak, wam też nie mówiłem. Wystawiłem na sprzedaż też przepiórki. Gołębie, to tam wiedzieliście, że są wystawione. Wystawiłem przepiórki na sprzedaż te wszystkie, bo jednak one mi się tak, no nie podobają mi się. Takie białe te to wystawiłem na zamianę lub na sprzedaż, że mogę zamienić się na przepiórki te faraony. O, tu, o, może gołębie na jajka siądą? To nie było, jakby tam sobie siadłyby sobie. Do zimy trochę czasu jest. Najbardziej bym chciał, żeby trukoty siadły. Ale czy siądą, to nie wiem. Dobra. Podeprzyjmy i niech lecą. One się fajnie tak wylatują wszystkie. Oblocik, no, się na oblot. Poszły, o, zarąbiście. O, i oblocik. Fajne ptaki. A, no i tutaj są wpuszczone wszystkie koguty, co nam na sprzedaż. I się widzę, że trochę zaczynają tłuc. Sporo tego jest nawet. Loty im tam poobcinałem. Nawet tego sporo jest. Zaraz porobię zdjęcia, bo tam pan właśnie do mnie pisał, ile za wszystko. Tak się trochę zdziwiłem. Ale pewnie wszystkiego nie weźmie, tylko napisał tak, aby sobie. Tu się pewnie ciekawicie, co jest. O, to są perliczki. Poobcinałem im lota. I indyś jakiś teraz taki nieciekawy zrobił, by musiał mu leki dać. O, dobra. Perliki tutaj sobie dochodziły. Nawet na tej wieży szyby były obcinane. O, jeszcze pocztowe se. A, walno chyba w drut któryś. O, oblocik sobie jeszcze robią. O, idzie jeszcze jeden siwy. O, super. O, i perliczki teraz będą wychodzić. Nie, jeszcze sobie pojedzą. Te koguty, wszystkie kury, co mam na sprzedaż. Jeszcze jednej kurki nie zapałem. Z tych liliputek. Dziś ona tutaj łaziła. No. I o, chyba z tym kogucikiem sprzedam. Ale jeszcze nie wiem. I o, tak się to będzie do wyboru, do czego kto będzie chciał. Więc tak, tu są kurniki puste. Ten muszę, a broilerów już nie ma, wybiłem wszystkie. Rzuciłem siatkę, bo miałem dać na górę, ale jednak za mała wyszła. I tu broilerów będę jutro pewnie sprzątał, jak ze szkoły wrócę, w miarę wcześniej. Gołębie się sobie oblot robią, super. I to są fajne kurde gołębie. Z rana se polatają. Nie tak jak te siwe. Się siwe, bociane i te, one wcale nie chcą latać. O. O, poleciały fajnie. Dobra, idziemy później z tyłu kury. Mam nadzieję, że mi te kury nie powyskakują, bo obcinają im niby loczki. Więc powinny na razie nie uciekać. Dobra, naleję wody świeżej. Nasypię jedzenia. No i tutaj też kury pouciekały, niektóre. Bo no, mówię, łapałem te kury, te koguty z tyłu, tam co są. O, super, oblocik. O, typery się jeszcze dołączą. Typery też spoko gołębie, też ładnie latają. Wysoko i długo, w miarę, tak? Więc też spoko gołębie, o. Słączyły się i trzeba by dochodzić.
To jest spoko gołębie. Wypuścimy tety się jeszcze, może i te dołączą. Przecież tety też są takie leniwe, że potrafią bardziej ściągnąć na ziemię niż latać z nimi. O, jeszcze pójdą w górę? Jeszcze idą i te. No, mówiłem. Poszły jeszcze w górę. Tu wczoraj kurą pościelałem. O, dobra, wylatuj. O, i co widzimy? Jajeczko kacze. Kaczuchy się zaczęły fajnie nieść. To mnie cieszy. Tu jest kur, drugie. O, tu jest jeszcze jedno, kur. Tutaj nigdzie nie ma, tutaj nie ma. I pewnie tutaj będą kilka. Dwa będą. Oj, bym podłóg, bym sobie schował do kieszeni. Kurde, małe kieszenie. Pierdzielę to. Dobra. I tu już czuję, że jest kacza i zwykłe. Tak, tak. No, kacze i zwykłe. O, już gołębi siadły. O, tu jest chyba się kogutek. Nie zauważyłem go. Kogutek czy to nie kogutek? Tak, kogutek jeszcze. Ten. O, i fajnie, wszystko sobie chodzi. Indyki też są na sprzedaż. Bo jak nie, to będą na zabicie. Ktoś dzisiaj miał pan przyjechać po nie, więc może uda mi się je sprzedać. Może jak przyjedzie po indyki, to pogada, żeby kaczki wziął. Zagadam go jakoś. Dobra, co tu jeszcze mam powiedzieć? O, czubutka tutaj siedzi. Nie zauważyłem jej. Tu perlika. Gdzie perlik? Tam jest perlik. Co ty taka niemrawa siedzisz? No. Dobra, poszła. Jakaś taka niemrawa ta perliczka. I chyba tutaj to jest tyle. O, kaczki zaczęły pływać. Widzę, że już czubił kaczor jakąś kaczkę. No ja podchodzę, to one uciekają. Stanę sobie aż tutaj z tyłu. O, to je trochę poobserwujemy, jak pływają. A i pouciekały. No i pouciekały kaczuchy. Dobra, to w takim razie to wszystko w tym filmie. O, czubusie. Zaraz wezmę, może złapię ją. Złapię ją i wyniosę tam z tyłu. Tam z przodu. Co tu jeszcze? A wszystko, idę porobię fotki kurom. Może tego koguta złapię jeszcze, tą kurę bym złapał. Ja też chyba dam mu spokój z tym kogutowi. Chociaż po co mi on? To go zaraz złapię. Dobra, więc to na tyle w tym filmie. Taki o, króciutki nawet film. 10-minutowy. Co tu jeszcze? Chyba wszystko. Dobra. Wszystko? A, kurczakach nie mam. Na... Dobra, tam. Dzisiaj będzie bez kurczaków. Takie szybkie wypuszczanie. To, dzięki za oglądanie. Do następnego. O kurde, się przydławiłem.